Ho, 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 moi kochani, witam was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jakie postaci wybrać do nowego trybu specjalnego, w którym możemy zawalczyć o nowego zadymiarza Groma. Ja wraz z moimi przyjaciółmi wykręciłem wynik 9-0 w bardzo łatwy sposób, więc mam nadzieję, że ten film wam pomoże wybrać odpowiednie postacie i że wam też się uda wygrać w dzisiejszym challenge'u. Teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na tego przekozackiego Spike'a. Taka figurka Spike'a trafia do jednego z was. A dokładnie mam się wyświetla teraz szczęśliwy zwycięzca. Gratuluję ci, mój drogi przyjacielu. Odezwij się do mnie na e-mail gamingwithfarel@gmail.com, a ja ci przekozacką figurkę Spike'a podeślę po świętach. Dzisiaj postanowiłem, że z okazji świąt wielkanocnych rozdam wam 100 zł PST. Albo dobra, lepiej, jeżeli wbijecie pod tym filmem 10 tysięcy łapek, no to w następnym odcinku rozdam wam 200 zł PST, więc wszystko zależy od was. Jeżeli chcecie wziąć udział w takim konkursie, no to napiszcie w komentarzu jakieś życzenia świąteczne, piszcie kodzik Farel do sklepu w grze Brawl Stars, bo jest on wymagany, aby wziąć udział w konkursie, a wyniki ogłoszę w następnym odcinku. Życzę wam wszystkim wesołych świąt, a teraz przejdźmy do challenge'u. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Bartus oraz Panda. Siemano, mordeczki. Witam. I dzisiaj lecimy z wyzwaniem o nowego zadymiarza. Jak się nazywa dokładnie to wyzwanie? Jest jakaś nazwa tego? Wyzwanie specjalnie. Groma chyba. Nie, wyzwanie specjalne? A jest, wyzwanie specjalne. Nie, wyzwanie, po prostu. No, specjalne tak. Wyzwanie. Okej. Okay. Ja gram panem P. Moi drodzy, właśnie z takimi oto dodatkami. Tak to wygląda. Lecimy. No to co? Mamy tutaj Belkę. Dynamite tam był jeszcze? I Stew na pewno był. I Steward. Widziałem. Dobra, tak, jest Stew, no. On będzie chciał szarwować chyba. I nie przez... ma Dynamite'a, tylko jest Gale. A Gale, dobra. Gale leży. Pada. Co to za dzbanek ten Gale? Patrz, patrz, patrz! Porobiony! No to, my gramy tutaj na jakiś bot, ta Bell stoi w miejscu. Nie no, łatwo, widzowie, to jest S w tym momencie. Dobra, łapiesz ale tutaj. Ale my grama za darmo mamy praktycznie. Dobrze by było. Dobrze by było tak go zdobyć, ale pamiętaj. Nie mów chłop, nie? Bo już było no, nieraz tak. Nie raz było tak dosyć. Zweryfikowało nas życie szybciutko. Dobra, zobaczymy. Na razie to... Dobra, oni stary... Na pewno jest wygrany. Nie mają szans z nami. Tutaj... Gdzie tym Stew, wariacie? Ja się cofnę, tutaj. Poczekam na żyćko. Oni jeszcze tę gwiazdkę na początku zebrali, mają jeden, tak to byśmy do zera ich porobili. No ale tutaj ciężko będzie. Do zera ich porobili. Dajcie znać oczywiście widzowie w komentarzu, jaki wynik udało wam się wykręcić. No i czy odblokowaliście Groma? Oczywiście, oczywiście. Dobra. Jak oceniacie Groma generalnie? Taki kurczę pik na koksie. Ja nawet jeszcze nie wiem, jak on chyba wygląda. To ty jesteś najlepszy. Grom to ten, co tak rzuca takimi minami, co się rozpryskują trochę jak Squeak mniej więcej. I rozwala ściany na ucie tym atakiem. No, tak jakby Bomberman. Pokażesz gierkę tak, Bomberman? No, no, no. Tak, no. Tak. To jest mega. Stawiałeś te bomby i musiałeś przechodzić, jakby rozwalając te ściany i przeciwników pokonywać. Zgadza się, tutaj jest straszne oro im zrobiliśmy. Straszne. No, o kurde, padłem! Nie, no. Strollowałem, widzowie. Nie, no tak nie może być. Dobra, 35 gwiazdek. 40 może się uda dobić. No chyba już uciekają. Nie zdążymy. No, nie zdążymy chyba. Dobra. No, ale i tak wygrana. To co, let's go! Nagroda za zwycięstwo, pierwsze w wyzwaniu. Specjalne odbieramy skrzynka zadymiarza. Mamy to. Skrzynka szefa. Skrzynka szefa, dokładnie. Trzy razy, no. Trzy razy, okej. Trzy mecze nagrody, trzy mecze hejsta i na końcu trzy mecze na gameplay. No dobra, no to let's go. Dokąd, panowie, co wy? Mamka 8-bit. To już może być trochę bardziej wkurzające. Może, ale nie dam im. Zabrałem. Tą pamkę, uważaj. Tak, padnę. Miała jeszcze ulta, leczyła się, kurczę. Nie, pamka, idź stąd. Pamka, zostaw mojego TikToka! Dobrze. Ładnie się. Nie bijemy pana TikToka, tak? Dobra, rzucam tam ulta. Niech kulka rośnie. Bo, raz, dwa, trzy. Sporobił, jeju, 102 HP mu zostawiłem. Nie, no naprawdę, najgorzej. 12-7, ale i tak wygrywamy w sumie. Tak, jest git. Trzeba zbić tą wieżę Elbita, bo on się teleportuje do niej. Dobra, ja już tutaj chilluję bombę i już ją rozwalam. Dobra, ładnie. Tutaj jeszcze ulcik na bole. Uważaj, bo to są miny po prawej, tiku. Dobra, pamka zginie tam raczej. Ja tego 8-bita porobię. Spokojnie, leży. Dobra, ładnie. 16. Nie, no tutaj na początku trochę dymy były, ale teraz już... Ja te miny tutaj chcę zdetonować, czy ich już nie ma? Gdzie są te miny? Nie ma. Nie ma już ich chyba, no. Okej, nice. Gdzieś.
Tylko nie wiemy gdzie teraz, więc trochę lipa. Dobra, wrzucam ulta jeszcze w kościa. Nie doszło. Okay. Niestety. Hop. No jeszcze tutaj ataki tego HP, ta z pamką, one są dosyć dobre. Dobra, pamka leży. Obaj nie, jeszcze żyje, chyba. Ulcika sobie wrzuć, chyba że masz gdzieś. Ulcik stoi tam na respie, stary, no spokojnie, patrz, no, baliska go dobija, bum! Nie, nie trafiłem! Ale ten bot dobił, nie mogę. Bot dobił. Bot szef. Dobra, jeszcze wrzucam tutaj na pamkę. 39, panikowaliśmy, a tu łatwo poszło. Tak, no zaraz będziemy mieli więcej gwiazdek niż poprzedniej. Dobra, 32, 35 w tamtej było. O ty, bicie, zbiłeś mi ulta. Nie zdążymy. Ile gwiazdek mamy, zobaczcie na to, kozak. Nice. Drugie zwycięstwo, moi kochani, i kolejna nagroda. Uwaga, boom! Dwa przedmioty. Punkty do Rose i do Rico. Dobra, myślałem coś ciekawego. Piper, Ems i coś jeszcze chyba. I Piper chyba, no. Tak, Piperka, no. O, Piper, Dynamite. O, dobra, porobiłem. Ładnie. Nie, Dynamite leży. Okej, okay, no to jest... generalnie jakąś postać na 11 poziomie, czy nie? Ja mam chyba... Dynamite leży? Tak, prawie go dobiłem. Rasujemy im respa. No, ty Farel masz jakąś na 11 poziomie? Chyba jeszcze nie. To ja przekot. Dwie już mam chyba. Tak. No ale ty miałeś 40 tysięcy parków, to się nie liczy. To prawda. To było jak zdalne były. No, tak, tak. Dobra, Dynamite prawie tam dobity. No, ta Piper! Padła! Piperkę. Dobra. Ems jeszcze. No padnij. No czemu ona nie chce w to wchodzić? Dobra, 36. Rekord mamy. 40, mamy 5 sekund. Dynamite, chodź tutaj! Dynamite, chodź tutaj! Nie. Doleci! Nie no! 36, najgorzej. No, brakowało. Dobra, no. Trzecie zwycięstwo. Kolejny takie prezencik. Kolejna skrzynka z dymiarza. Kurczę, czemu nie dali na przykład jakiegoś mega boksika, nie? No, albo big boxa chociaż. No właśnie. Okej, okay, kolejny tryb. Napad. Tak wygląda mapa. Wybieramy postacie. Ja wybieram, moi kochani, Belle. Takie star powery, gadżety i dodatki. Panda gra Lolą, a Bartus z Brokiem. Let's go! No, szczególnie jak będzie to Ego Loli, no to wtedy też dosyć sporo damage'a mogę zadać. Ego Loli robi starym mega robotę, nie? No. Rozkładam te sidła. Wiesz, że to im się odbija od sejfu, ten twój pociąg? Tak? To kozak! Oni są obijani przez to i nie mogą bronić, bo uciekają. Nie, no nie mam pytań. Ej, to jest dobre, 200 IQ, no. No, ta Belle ładnie tutaj leci. To się wszystko pomiędzy nimi odbija, bo stoją obok siebie. Nie trafiłem jeszcze. Aj, ale mnie zasprejował, 8-bitowiec, wow. No, no mnie też, muszę uciekać teraz. Na szczęście jestem 12 razy szybszy od Aidbita, który ledwo chodzi. Dobra, porobiony. Ja dam ci tu stary jeszcze tak sidła dam, nie? Dobra, zamieńmy się miejscami. Tak, 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 ty rób mida. Teraz ja sobie lecę z Ego Loli, to może być pogrom. No, tam będzie już oro totalne. Dobra, teraz zniszczy im tylko to... Aha, padłem. Dobra, zaraz przejdę na środek, rzucę ulta i to już będzie raczej nasze zwycięstwo. 30% jedynie. Dobra, ja obijam cały czas save, no daleko, nie? Mocno to robię. Wow, co to mi się pojawiło? Nie miałem tego wcześniej, grałem Lolą. Jakiś nowy chyba starpa dodany. Ale go zdetonowałem, stary. Ładnie, ładnie. 20% im zostało. Dobra, rzucam znowu to Ego. No Ego robi oro. No, to Ego jest zbyt OP, jakbym czwarta postać była. No, Ego jest za mocne. Moja ulubiona postać ostatnimi czasy. Kolejny prezencik, moi kochani. Ciekawe, co tym razem na nas czeka. Odbieramy. Kolejna skrzyneczka. Powiem tak. Te nagrody z okazji świąt powinny być lepsze. Co uważacie? Też tak myślę, jakiś big boxik, żeby chociaż... Jakiś chociaż gemik. Wiadomo, że gemy nie wypadają, ale mogliby na święta zrobić gemika dodatkowego. No dobra, tak. Kolejny meczek. Lecimy, kolejny meczek. Ciach, ciach, ciach. Nie ma nikogo na środku, wytyfy. Kozak. Co, jakieś prosy. Safe od razu ich. Jakieś prosy. Znowu safe ma ja tam pod respę. Dasz radę tam obronić, my już tu do 70% zbiliśmy. Albo dawajcie w trójkę. Trójkę im wlatujemy na safe. Mają lolę jak coś. 40%, no ale mają 40%. Dobra, padła ta lola. Dobra, Brock nie żyje, nie? Safe, safe, safe. Dobra, GG! 4,
Dobra, koniec. Nice. Jeszcze sidła. Jakie oro! Łatwo. Kolejny prezencik. Piąta wygrana. Punkty do Spike'a i do Byrona. Okej. Okay. Łatwo idzie. Bałem się tego trybu, ale łatwo idzie. Nie no, hejst najlepszy. Mają Nita teraz. No, Nita tutaj raczej dużo nie zdziała, bo za dużo przestrzeni jest. No, nawet ulta nie wiem, czy tam nabija. No, ciężko i może być nadawać tego ulta. Edgara masz, uważaj tam, Bartus. Tu mam Jessica jeszcze. Tutaj Ego Loli. Zaraz wjeżdżamy. Dobra, porobieni. Biją nas safe? Biją, tak, Bartus? No, to ale Bartus tam broni. Okej. Okay. Padłem, ale spokojnie. Ten Edgar ma logi jakieś. Ten Edgar to on ledwo chodzi tak naprawdę. Dobra, ładnie. Ja już mam ego, to tam zaraz ten save zleci do zera. Dobra, dobra. Stawiam jeszcze jedno tutaj sidła. W razie W. Ja idę na lewą, dobra, Bartus? To jesteś z prawej, brokiem? Tak. Tak, tak, tak. Dobra, już kończymy save. Dobra, GG. Ładnie. Tu nas trochę obili teraz, no. Okej, okay, kolejne zwycięstwo na naszym koncie. Odbieramy nagrodę. No dobra, niech będzie, nic ciekawego. Kolejny etap turnieju to jest zbiorek klejnotów, tak wygląda mapa i za chwileczkę wam pokażę, jakie postaci wybieramy. Ja wybieram Sandy, tak wygląda gadżet, Star Power oraz dodatki, standardowo te same, trzeci i piąty. Bartus gra Ems, a Panda Tarom, let's go. No i zaczynamy pierwszy mecz na Game Grabie. Lecimy. Będzie wygrać tutaj trzy. To ty, Farel, środek chyba ogarniesz. Postaram się, no. Dobra, to ja mają max to the max. Siema. Ale że tutaj od razu padła sobie ta Nita, bardzo ładnie. Nie no, Dynamikiem oni grają na Game Grabie. No, szefy. Nie, no, okay. Tu łapcie jeszcze ziomeczki ulcika, który obija. Padła. Nieładnie. Nice. Ja tam zaraz ulta w trójkę im walę. Nie no, nie wiem co oni robią, ale git. Dla nas lepiej. Ulta w trójkę, zobaczymy czy się uda. Dobra. Muszę się zrespić jednocześnie. Na razie to mogę. Bartus, widzę, miał problemy Najmana. Już pomagam. Nie no, taki ult to jest coś pięknego, taka gra. Niech Supercell więcej takich challenge robi o postaci. Dokładnie tak. Proste. Ja nieraz wydaję po setki złotych, żeby odblokować, a teraz to łatwiutko. Teraz to wystarczy zagrać 10 minut i jest nowa postać. O! Oj, trafił mnie skubaniec. Prawie zginąłem. Jednego gema ci brakuje. Ta, jeszcze ją uśpiłem przez chwilkę, dobra. Dobra. Biorę. Masz ostatniego i pyk, pyk. Lecimy. 3, 2, 1 i do spanka. Łatwo. Kolejny prezent, siódme zwycięstwo. Odbieramy i dwa przedmioty, Rico oraz Pam. No dobra. Powiem wam tak, Sandy i Dynamike. Bardzo łatwo idzie, jeszcze dwie wygrane i 9-0. Ciekawe. No. 9-0 na challenge'u o postać no. Chyba nie mieliśmy. Chyba nie, z Griffem było ciężko. Ciężko Obro... też było tego skina dobo, na duo co kiedyś było. Pamiętam, tak. Bo właśnie on gra tym skinem. A no faktycznie. Dobra, no muszę się uleczyć na szybkości. Dasz Bartu Zadę, tą Rose? Nie. Ja cofam. Oj. Porobione, no dobrze, porobione, porobione. Ja jestem na środku na razie. Okej. Okay. Rzucam ulta po lewej, żeby wiedzieć gdzie oni są. Dobra. Dobra, bo leży. Ems została. Ta. Gonię tam Ems. Uważaj, miny. O nie. Dobra, zginęła. Nice. Rosita. Rose chyba da się. Leży. Dobra. Ult na bo, dobra, padł. O nie! Zginąłem od tego, nie wiedziałem, że tu jeszcze jedna sta. Zostaw tego gema. Ale mamy 7, nie? Mamy 7, 8. Tu miny są na środku, uważajcie. Dobra. Na spokojnie, tylko żeby... Tak. Uważaj, bo tam będzie mina, nie? Mamy już to zwycięstwo. 9. Ems będzie chciała ultować. Dycha. Dobra, wziąłem gema, cofamy. Kozak, ja ją usypiam. Nie trafiłem, jak coś. Dobra, nice. GG. Do zera, wow. Dziewiąty prezent, czy czymś nas zaskoczy Supercell i wręczy nam coś fajnego? Ósmy, przepraszam. Boom! No niestety, nie. Już dali postać za darmo, jak wygramy, no to
No to tyle. Okej. Okay. Ostatni mecz, moi kochani. 9 do jaja prawdopodobnie będzie. 8-bit, Kruk i chyba Serge. Ciekawe zestawienie postaci. Bardzo. Nie trafiłem. Okej. Okay. Fajnie, że mnie porobili. Ale Kruk tam miał mało. Kruk miał mało i leży już. Serce teleportuje. Usypiam go. Ładnie. Nie trafiłem. Dobrze. Ale mam 600 hapsów. No, ale udało ci się przeżyć, więc to jest najważniejsze. Ja zbieram, Bartosz, spokojnie. Okej, wziąłeś, dobra. Dobra. Nie no, luzio. Leżymy. Okej, po lewej tam stoją. Robią? Patrzcie, oni kampią na respie. Kozaki jakieś. No, nowa taktyka jakaś chyba. Kto ten Serce teleportował do góry, ucieka? Nie wiem, a 8-bit stoi w tym krzaku, góry nic nie robi. Oddają wina! Co jest grane? To jest challenge o postać, czy co to jest? To jest komiczny challenge, jeszcze tak łatwo nie było chyba. No, pierwszy raz chyba taki challenge jest. Dobra, 2 gemy jeszcze i mamy nową postać za darmo. Okay. So cool! Trzeba uważać, bo tu Kruk jest gdzieś na dole, on ma ulta. Więc żeby tylko nas nie porobił. Okej, okay, drużyna wygrywa, biorę jeszcze jednego. Dobra, chodźcie, tu nie ma go. Tam jest, po lewej. Jest, ale no... Ja mam ulta, więc tak nam nic nie zrobi. 4, no, 3, 2, 1. Dobra, ładnie. Łatwo! Co? Nie! W ostatniej sekundzie, co jest? No. Dobra. Dobra, ale i tak nic nie zrobię raczej. Nie no, Kruk nas szuka. Elo! Łatwo, moi kochani, udało się. 9-0. Skrzynka zadymiarza. Gratulacje, wygrywasz wyzwanie. Odbieramy ze skrzyneczki. Boom. A to jeszcze skrzynka darmowa, poczekaj. No tak, pierw skrzynka, tak. I pierw teraz. Teraz. Odbieramy, moi kochani. I mamy to. Nowy, mityczny, nie, epicki. Epicki zadymiarz. Głównym priorytetem wartownika groma jest spełnienie warty. Rzuca we wrogów swoim wiernym radiem. Jego super atak to duża bomba, która niszczy ściany i odpycha wrogów. Kozak. Here comes the big boom. Mamy to, moi drodzy. Także tak wyglądał dzisiejszy challenge. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, jaki wynik udało wam się wykręcić. A my widzimy się już w kolejnym odcinku, prawdopodobnie jutro. Trzymajcie się, cześć!